Já vás vítám u dalšího dílu na hru Zaklínač 3 a máme tady poblíž nějakou holčinu, která sice má pro nás nějaký vedlejšek a my to teďko jako trochu ignorovat budeme, protože vlastně máme tady označený jeden úkol tady, dokud vás smrt nerozdělí. A tady je docela takový zajímavý, protože se zrovna nachází i na dost stejném místě, kde vlastně máme honbu za pokladem nebo něco takového, takže prostě tam máme něco ještě, nějakou truhličku, protože máme vodní asi nějaký klíč. Tak, my se tady promluvíme tady s tím ožralou teda. Co? O co chodí? Spanie v lisku chytrusku to kiepski pomysł. Chyba, że nie przeszkadza ci, że ktoś zaopiekuje się twoją sakiewką. A wyście może w sprawie ogłoszenia, mistrz Wiedźmiński? To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak! Wygląda na to, że tylko ja! Nikt inny się nie pofatygował, żeby się tym zająć, a hałasy wszyscy słyszą! Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy w ogóle szukali? To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać? No dobra. Ile za to dostanę? A ile byście chcieli? Ty krása, začínáme fakt jako na malý sumičce, čekal jsem jako něco víc. A tak kdybychom dali třeba 58. Zgoda. Zajmę się tym. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało na szczęście. A co, myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne, albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic. W każdym razie ruszajcie, mistrzu. Tak jo. Tak se teda jdeme podívat na hřbitov, co tam teda slyší za hluk. Tak, ale čekám, že teďkon tady asi ani nic neuslyšíme, protože... Neslyšel žádných hlasů, ale možná varto si rozejřet. No, právě. Tak já nejdřív podívám se dolů, protože já vím, já si pamatuju zhruba, kde se nachází ten poklad. A on se nachází tady dole. A tak to už jsem nevěděl, že už jsou tady vykradači. OK. Já už si to totiž neúplně pamatuju všechno. Tak. Tak to dává poškození vlastně. To je krásno, 805, 945, dobrý. Ty 952, ono se to nějak jakože navyšuje při každém zabití. To je dobrý. Třeba si to rozejřet. Tak samozřejmě jako vykradači hrobů, tak tady zároveň máme i nějaký hroby, který by bylo potřeba prohledat. Jaký rozkazy od... A, kočka! Kráso, dobrý. A tady je právě ten poklad. Takže tady vlastně máme všechny tady ty věci, 369 korun. Nějaký šperky. To si to všechno takhle vezmem. Tak nějaký deník, zahradníka a asi nějaká kravina. Tak a to by mělo být ne všechno, samozřejmě tady jsou ještě nějaký hroby.
Tady se nic nenachází tady někde dole? Asi ne. O, růžové barvivo, jo. Tak to nevím, jak často budeme používat. Teď to už vede někam do prčic. Zdá se mi to, nebo to nějak tady jakože svítí zeleně. O, počkej, tak pojď. No tak to tam toho moc nebylo teda. Fuj, já chci něco víc. A tady už jsou nějaké jakože dveře ven asi, ty jsou zamčený, no takže... Takže to máme smůlu, tady se vrátíme zpátky teda. A... Dáme se teď doleva. A tam ještě něco je. A tam se vrátíme, takže v poho. Tak, co ti tady dělají? Panowie pewnie na grób dziadunia. Co kurwa? Coś ty za jeden? Kto cię nasłał? Tak wiele pytań i tak mało odpowiedzi. Kurwa! Filozof się znalazł. Brać go, chłopaki, przeca samo jeden. Gdybym dostawał koronę za każdym razem, gdy to słyszę. No to teda jo. Tak to já podpálíme, nebudeme to zdržovat, že jo. Yes. Tak, je to už nebudu potřebovat. Oda na Gwint, jo. Tak co ti je? Gwint je jako víno. Nějaký kraviny samozřejmě tady. Tak, já tady nic nevidím, žlutýho, zářícího. Takže tady jsme úplně docela zbytečně. Se teda vrátíme zpátky. Jsem nechtěl. A tady se taky něco nachází. Mamička, tak já nejdřív vezmu tohle, tady, v tom rohu. Tak a teďkon můžu tady chodit hloubš a hloubš. To zní divně, dobře. Tak a tady ještě něco. Popel, no tak čekal jsem spíš koruny nějaký, ale... Tak. Tak a... To je vše. A teď teda můžeme jít semka. Pergamen, nějaký další barviva. Fuj, tady to je nějaký, se to... Taky bludiště menší. Tady tudy se jde nahoru, to ne. Se vrátíme sem zpátky teda a... Tady je teda ještě nějaká místnost. A tady jako už nic nevidím, no. Počkej, tady je taky další místnost. A to bude taky zamčený. No tak jo, takže se teda vrátíme tam, kde máme být vlastně. Správně jakoby. Tak, a kudy se tam jde? Tady zřejmě. A ještě jsme nebyli tady. Že jo. A tady nic nevidím, takže jako co? Počkej. Ty zvuky slyšel večer, že jo? Tady rozsvítíme. Myslím si, že bychom si mohli dát meditačku. Tohle nesvítí. Už to svítí.
A tak já nevím, no, tak teda co? Dáme si meditačku asi. A mohli bychom, počkej. Meditačka do... Dejme tomu... 10. Nebo do půlnoci dáme? Máme slyšet nějaký zvuky tady. Tabečka, tak si dáme ještě na 2 hodky. Tak co, já nic neslyším. Tak se podívám ještě nahoru. Zaraza. Znovu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. Já te si prdel. A stąd dochodzą te hałasy. No. Nikogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. Tu spoczywa Margot de Corentin. No, a tady? W miarę świeże. Pogrzeb był niedawno. Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmy. To mniej więcej wtedy zaczęły się te hałasy. No, tak co teďkon ještě, ale to je něco rozbitýho. Roztrzaskane naczynie. Jakby ktoś cisnął nim o ścianę. To nie może chodzić o hieny cmentarne. Bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu? Dziwne. No to poczekaj. Jedźmy tady. Niemożliwe. Hałas wyraźnie dochodzi z tego grobowca. Coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. Nic, tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karty jak... jakiś krasnolud! Tfu, do 100 diabłów! Jasne, bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewdzięcznik! Za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił. No to marnie ci poszło. Widać, bogowie też mieli dość tego jazgotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. Nie można tam trochę ciszej? Sąsiedzi się skarżą. Jacy sąsiedzi? Przecież tu wszyscy nie żyją. Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie! Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika. Zabierz go z mojej krypty! Ale o co tu właściwie chodzi? To moja krypta! Moja! A ta raszpla nawet po śmierci nie chce się odczepić i mi kołki na głowie ciosa! Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka, karciarza i szulera! Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał! To było raz, kurwa, i to żartem! Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg Lebiody oddał? To był zbożny cel! Zbożny!
Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji. Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to szwindel? Bo cię ostrzegałem! Jakieś 500 razy! Cisza! Uspokójcie się oboje! No dobra. To czyja jest właściwie ta krypta? Jak to czyja? Moja. Rodzinna. Ta Corentin. Co ty, czytać nie umiesz? O tak! Ale to za mój posag wykupiona od wierzycieli. W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, niż przenieść jedno z was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak, zabierz jego. Jeśli to zrobisz, to ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. Wiedziałem, że to ty. Nie no, trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Zaraz mnie szlak trafi. Gdybym miał te karty na turnieju w Belhaven, to bym nadal żył. To przez ciebie, cholero jedna, mnie zadźgali! O nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie! Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. Tylko ją stąd wynieś na miłość Lebiody. Muszę się zastanowić. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. I rzekł prorok Lebioda. No, ale kogo? Będziesz grać na pieniądze. A potem dodał: bo dla mnie zabraknie! Ty heretyku! Zamknij się! Nie rozmawiam z tobą! O nie, Scaramento! To ja nie rozmawiam z tobą! No tak asi dáme jeho. Pryč. A więc dałeś się jej nabrać, No dobra, słuchaj, mam małą prośbę. Bądź człowiek, weź ty mnie zostaw w komorze Boklarskiego Towarzystwa Gwintowego. Jest tutaj, niedaleko. A ty byłeś członkiem? No właśnie, nie. Ale byłoby miło w sumie. Po śmierci to chyba nikomu nie robi różnicy. W sumie mi też nie robi. Zajmę się tym. Gdzie ta komora? Jak zejdziesz do katakumb, idź prosto. Wejście do komory jest na początku korytarza po prawej. Dzięki. Taky ještě vyfakoval. Głębiej v katakumbách. A to jdeme. Tak jo, takže semka. A co je tohle? Sokolná komnata pravých a ctivných členů. Aha, spolku přátel Gwentu. Kaším vždy... Prywatna komora wielce szanownych członków Boklarskiego Towarzystwa Gwinta. To będzie dobrze, a tutaj. A to już jsme byli. No tak jo. Dobra, czas zgłosić się do Margo po nagrodę. Co, nie wiem, k czemu nam to úplně bude, ale... Okej, tak asi získáme nějakou kartu do Gwintu. Počkej, vězení se od něho, jo, tak tady to ještě ne. No, tak mluv. Załatwione. No to gdzie ta szkatułka z kartami? Gdy wyjdziesz przez bramę bednarzy, skręć w prawo. Łatwo rozpoznasz nasz dom po szyldzie z drzewem nad drzwiami. Szkatułkę znajdziesz w ogrodzie. Zakopałam ją pod krzakiem róży.
Szyld z drzewem, krzak róży. Zapamiętam. A co zrobiłeś z Louis? Fakt, to był kawał drania. Świata nie widział poza gwintem, ale nie chciałabym, żeby skończył w rowie czy w wychodku. Nie martw się. Znalazłem mu dobre miejsce. Będzie się tam czuł jak w domu. Bywaj. Tak, teď si půjdeme samozřejmě i pro odměnu to. Jak je to daleko? Vyzvedni si odměnu, jo, takže si to asi vyzvedneme něčí odměnu tady v té hospodě. A potom si půjdeme najít teda ty karty. A počkej, tady. Tady seš? Jo, aha, tady seš. Někde. Załatwione. Nie będzie więcej hałasów na cmentarzu. No, nareszcie wyśpię się we własnym łóżku. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie? Drą się jak opętani. Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. No dobrze, a co to było tam na cmentarzu? Potwory, jak mówiliście? Nie, kłótnie małżeńska. I to wszystko? A wrzeszczeli jak potępieńcy. No cóż, przykro mi, że kłopotaliście się dla takiej głupoty. Tu macie za fatygę. Dzięki. Tak, aspoň teda nějaká almužna, když už máme teda málo peněz. Lepiej umřeť z pijaństva niż z nudu. Tak, a teďkon teda musím najít ten barák. A já se kouknu rovnou na mapu, kde máme nejbližší nějakou značku. Jestli to teda, jo, stojí to za rychlý cestování, takže jo. Tak, a já nevím, jestli to stihneme i tady ten vedlejšák tady u tady ty holčiny. Uvidíme. Takže to tady samozřejmě rychle najdeme. A potom se teda vrátíme. No, vidíme, jestli se vrátíme. Nechci zase něco slibovat, jo? Medalion, druhá. Což je mě tak. O, ty kráso. Artespory, tady. Já jsem nevěděl, že bude kopat rovnou. Tady rovnou to bude. Myslím. Zřejmě jo, tak růžový keř, že jo? Když tady to je červený no zrovna. Tak, jak mluvila. Jsou i Bruxa, jo, aha. Gwinta, jak obiecała. Sakra, to budu muset kudy vzít. Zamčeno, zamčeno. Tak asi tudy. Zase horem. Tak a my se teď koukneme na úkoly ještě. A tak nějak si shrneme, kam bychom ještě mohli zajít za 3 dny. Ne, ne, ne. Tak a tady jsou zakněcky zakázky ještě. To nestíháme. A tady to jsou splněné, takže ne. Tak jo, tak se teda vrátíme za tou holčinou teda sem, když se teda tady nachází asi nějaký vedlejšák. Zjistíme, co po nás teda chce. Dobře vidíte? Vy jste jsou Geralt z Rivi? Ten slynný vědmín z daleké půlnoci? Mhm, myśmy jsou.
A o co chodzi? Ach, wspaniale! Tyle o was słyszałam. Jak mistrz Jaskier był w Beauclair, dzień w dzień o was śpiewał. Tak, niestety ma to w zwyczaju. No dobra, a w czym mogę pomóc? O, widzicie? Mój narzeczony, François Le Goff, złożył śluby, że przyniesie mi łeb straszliwego monstrum, grotnika. A nie mógł po prostu kupić kwiatów? Albo bombonierki? Pan raczy żartować. Każdy wie, że miłości dowieść może tylko czyn heroiczny, lubej dedykowany. Ale nie ma go już 2 tygodnie. Zatem może byłby pan łaskaw pojechać i sprawdzić, co się z nim dzieje? Nie odmawiam damom w potrzebie. Zwłaszcza jeśli mogą zaoferować nagrodę. A, tak, tak. Oczywiście. Wyście wszak profesjonał, a nie żaden błędny rycerz. Ile wam potrzeba? No ja bych potrzebował celkem dost, ale nejsem si jistý, jestli mi si ochotná dát tolik. Každopádně, no tady to není jakože úplně jako malá částka, jak to asi nebude úplně nějaký obyč úkol. Tak si dáme nějaký 375. Zejďte ještě kilka korun z ceny mistrzu. Bardzo vás proszę. A, ale jsi tak slušně vychovaná. Tak to dáme na 370? Zejďte ještě. Tak ne? Tak 365? Zejďte ještě. Sakra, tyva, ty se mi nelíbíš. Zejďte ještě kilka. Ještě méně? Tak 345. Zejďte ještě. Doprčit. Už nemáme moc pokusů. Zejďte ještě. No, tak to budeme muset dát asi na nějakých 320. Tak, tyle jestem vám skłonna zaplatit. Zrobię co mogę, żeby narzeczony wrócił cały i zdrowy. Proszę tylko powiedzieć, gdzie go szukać. Zapomniałam, że wyście z obcych stron, nie wiecie. Grotnik ma leży w pieczarach u stóp Gorgony. Tak blisko miasta? I co, żaden śmiałek nie próbował go zgładzić? Próbowało wielu, ale żaden nie wrócił. Dlatego właśnie się martwię. Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. Umówiłam się na strzyżenie do żołnierzy. Okej, tak se na to teraz jeszcze podívamy. Snad ještě máme nějaký čas teda a počkat, to je docela jako, teďko nevím kam se portnout, no, tak jako tady třeba, doufám, že to není nějak jako vysoko. Tak, lep na to jistí samozřejmě. Tak vysoko jsem tím právě myslel tady ty nějaký kliky, háky, abych se dostal dolů. Což samozřejmě tady jsou, že? Tak. Kláňám se zvítězství turnaje. Tak já chci běhat, jo dobrý, už to jde. My jsme docela už sprintovali, aby jsme se tam nějak rozumně dostali. Dalej, potka, dalej! Co zastavuješ? Tak, co je? On tady chrápe? No fakt, že jo? No tak nejdřív, než ho zbudíme. Tak to tady samozřejmě vykrademe, že jo? Aha. Takže, aha, od okamžiku, kdy jsem spatřila tvou laskovou tvář, můj milovaný už uplynul celý týden, vím, že jsi zaměstnan určitými rytířskými záležitostmi, ale pověz drahý, jak můžeš přetrpět ta strašlivá muka našeho odloučení? Máma se ptá každý den, kdy k nám opět zavítáš na návštěvu a papa říká, že už se zkrátka nemůže dočkat, než
Před ním pokonečně požádáš o mou ruku, snažím se mu vysvětlit, jak starší věc si zaneprázdněn, ale popravdě i já z celého srdce toužím vidět. Která tak to poklikneš a já ti konečně řeknu své ano, tisícere ano. Navždy tvá, aha. Přemýšlel a konečně jsem na to přišel, abych si tě zcela zastal, že musím prokázat, že jsem hoden té nesmírné cti, abych mohl získat tvou ruku. Věc, že jsem složil rodičskou přísahu, že nespočinu, dokud ti na stříbrném podnose nedonesu hlavu Sluivora. Odporné to obludy, kterou zatím nikdo nepřemohl, nesnaž se mě vyhledat, ba naopak očekávám můj slavný návrat, co by osvědčeného zabijáka přišel dokonalé úctě. Ajajaj. Tak, ještě tady máme nějaký pěstnice, tady ještě nějaký sud a teď ho jdeme zbudit teda, jo? Co? Aleście mnie przestraszyli? Mówcie, jak was zwoł? Jaki wasz herb? Geralt z Rivi, herbu most. Uszanowanie. François Le Goff, jak mniemam. Przysyła mnie wasza narzeczona. Martwi się, bo coś długo nie wracacie. Bo grotnik to wielce niebezpieczna bestia. Muszę się do starcia z nią dobrze przygotować. Zażywając snu pod chmurką? Przez 2 tygodnie? Zwlekałem nieco, prawda. Ale koniec mi tręgi. Słowo się rzekło, potwora pokonam. A nie chcesz przypadkiem, żebym ci pomógł? No, nie wiem. Przysiągłem przecież, że... Że dasz lubej głowę potwora, ale nie ślubowałeś, że zabijesz go sam. W sumie... Prawdę prawicie. Walczmy zatem ramię w ramię. Na honor! Jo, ale co to bude za potvoru, já jsem taky docela zvědavý. Jak všichni ty rytíři nosí ty herby. To je dokonce nějaký divočák, sakra. A dobrý. To by šlo. Tak, ale tady v té jeskyni jsem dokonce ještě nebyl, tak není tady... Je tady nějaký loot samozřejmě. Tak a... Co se tady ještě nachází zajímavého? Krása, co to je? Jo, to je on. Divné. Což nie widzę tego grotnika. To może wrócimy? Jak go nie ma, to nie ma. Trudno. Próbowaliśmy. Powoli. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. Tak, a tady v té uličce nic není, takže se tady podíváme, tady jsou nějaký obrovský kytky divný. To je co? Rośnięte. Jak v szklarni. To něco slyším, ale nevím co. Wypełniona po brzegi dziecięcymi bucikami. Upiorna kolekcja. Kości. Czaszka mała. Siemiączko nie zrosło się do końca. Niemowlę. Miało około roku. Jakieś szpargały, narzędzia. Grotnik zabrał je swoim ofiarom.
Ta, přes tady to se dostaneme jak? Ale mě přepočím. Ani mě přepočím. Wszystko jasne. To musí być porowo. Nie widać go tu. Może żeruje. Trzeba będzie go wyrabić. No dobrze, to do dzieła. Niech się dzieje wola nieba. Větvoň, jo? Počkej, prostě si... Tady si teda přes, přečteme bestiáři ty věci teda. Co by to tak mohlo být? Relikty? Jo, vypadá to, že jo. Takže tady ho máme. Stalo se to. Takhle. Co tohle mě vlastně chytil strašný slejvak. Hotová průtrž, tak si říkám... skovám se do nějakého dělíku, pač chraňte bohové, abych promoknul a ještě se v tomhle věku nastydnul. Tak jsem zalez do jedné jeskyně, co byla poblíž a tam uvnitř na mě něco zařvalo. Vypadnul jsem z tama, že to zní ty vole jak nějaký moraváci. Tak rychle, že mě se dobře jenom vrátil, vítr se mi vysušil. Velinkaž nikdo přesně neví, kde se větvoň jménem Silvor usadil v jeskyních na úpatí hory Gorgony. Větvoni většinou dávají přednost odlehlým lesům a v jeskyních se zabydlují málo kdy. Ale Silvor měl podle všeho zálibu ve sluích, z čehož také vznikla jeho přezdívka. Tato příšera byla velmi dobře známa mezi rytíři, kteří o ní často mluvili jako o případném zdroji slávy. Nikdo z nich se však do boje s touto příšerou nijak zvláště nehnal, tedy až na jednoho mladého rytíře jménem... No, tady to radši číst nebudu. Francois nebo něco takovýho. Tak a to by mohlo stačit, ne? Tak vylákej ho. Takže zapáš rostliny. Jo. Takže mu to tady takhle zničíme. A on by se měl docela jakože naštvat. Tak pojď. To ještě tady ty mrchy. Vážně. No tak to si děláte srandu. Tak to se fakt omlouvám. Tady to se nemělo stát teda. Fuj. Kráso. Určitě si vypijeme ten elixír. Na ty jejich plivance. Tak to teda přeskočíme. A já si teda tady to vypiju samozřejmě. Počkej. Tak ten stříbrnej meč si můžeme rovnou nějak... Jak to byly? Hybridi? Nebo co to bylo? Já nevím, jestli nebudeme teď pomazat meč asi. Kráso. Dobrý. Tak a na tebe už teda jenom oheň. Ty krásu, tady je normálně orchestr. Tak, to není úplně špatný.
on? Co to za harde bydle było? Ja... Dziękuję, Wiedźminie. Wielce mi pomogliście. Czemu nie wybrałeś sobie mniej groźnego przeciwnika? Bobołaka, dajmy na to. Czemu? A... bo... siła monstrum... równa być musi sile... głości i... Czerwienisz się, rycerzu. Widzicie, bo... moja narzeczona... ona to od razu chce przed ołtarz. A my dopiero 2 lata się znamy. To pomyślałem, że jak złożę śluby na grotnika, to kupię sobie trochę czasu. Takiego potwora ubić to przecie nie byle co. To już rozumiem, czemu ci było tak nieśpieszno do walki. Chyba najwyższa pora, żebyś wrócił do Beauclair, dzielny rycerzu. O nie, bo... łeb tego potwora to za mało, żeby wyrazić, jak bardzo kocham mą wybrankę. Ruszam w świat. Na mą miłość, inne monstrum w jej imieniu zasiekę. Dobrze ci radzę. Bierz ten łeb i skończył z wygłupami. Nie rozumiecie. Jak do niej wrócę, to już nie ma przebacz. Zaciągnie mnie przed ołtarz, a... Posłuchaj mnie. Walka z potworami to nie herby, szmelcowane zbroje i omdlewające damy. To praca. Cholernie niebezpieczna i niewdzięczna praca, do której się nie nadajesz. Chcesz dowieść swojej odwagi? To wróć do narzeczonej. I powiedz jej, że nie jesteś gotowy na ożenek. Nie przebieracie w słowach, mistrzu. W Toussaint za mniej można dostać zaproszenie na ubity grunt. Ale ciężko odmówić wam racji. Mało brakowało, a nie wyszedłbym stąd żywy. Pora wracać do domu. Tak to by bylo, sice nemáme hlavu, ale aspoň nějaký ten, obrčit, aspoň nějaký ten loot tady zůstal. Tak a tady teda, ještě tady nějaký zlato a to je asi tak všechno, tady jsou akorát jenom už ty houby, ale tady ještě někdo má něco. No a to je všechno teda, takže... půjdeme si teda pro odměnu. Tak, se tam ale rychle dostaneme. Určitě přes značku, ale ta je kde? To je až někde. Já to zkusím semka. Vezmeme si klepnu. Máme si tady jednu sušenou rybku na posilnění a počkej, kudy to vezmeme? Tady přes ty hory? Budeme si trochu obět, tady to asi klepna nevyjede. Tam jsou zase ty harpie. Tak, jak pro nás máš, holka? Wyobrażasz sobie? Mam dobre wieści, pan. Ja też! François!
a już wrócił. Za tydzień bierzemy ślub. Ha, ha! Jutro jedziemy na nauki przedmałżeńskie. Pojutrze na przymiarkę sukni. Potem obejrzeć salę weselną. Tak się cieszę. Doprawdy nie wiem, czy to znowu taki dobry pomysł. Co? Słucham? Pani Chlegov, cóż, nie podchodził do perspektywy ożenku z entuzjazmem. Wydaje mi się, że... Co za tupet! Proszę już ani słowa! Bierzcie pieniądze i zostawcie mnie w spokoju! No, chtěl jsem dát tu druhou variantu, ale myslel jsem jako, že to Geralt trošku řekne jinak, no, teďko no, jako se s tím nějak úplně nemazal, takže, no nevadí. Takže, to tady teda ukončíme, chod jsem to teďko naposledy trochu posral. A budu teda rád za každou podporu, za každý komentář, lajky, jestli jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje tvorby a uvidíme se teda u dalšího videa. Tak se zatím mějte a čau čau.